Szczęść Boże, drodzy bracia i siostry. Witam serdecznie wszystkich, którzy będziecie patrzeć i słuchać te rekolekcje adwentowe z amerykańskiej Częstochowy. Patrzymy na ten czas adwentowy, który dla nas chrześcijan jest czasem bardzo, bardzo ważnym, bardzo istotnym. Ale zacznę od czegoś bardzo konkretnego. Mnie, nawet jeśli jestem zakonnikiem, już od wielu lat jestem księdzem, mieszkam w klasztorze, żyję Pismem Świętym, przynajmniej staram się, zawsze jakoś ten czas adwentowy za szybko minie. Jest jakoś za krótki. Nie tylko, że jest krótszy od Wielkiego Postu, wiadomo, tu są tylko 4 niedziele i czasem jeszcze kilka dni mniej, bo wiadomo, to nie są aż 4 tygodnie takie ścisłe. Ale z kolei też wiadomo, że dużo tych rzeczy się tak dzieje około nas. Może kończymy rok szkolny, przygotujemy też takie urlopy, przyjeżdża ktoś z rodziny. Wiadomo, później wiadomo wszystkie te tradycje, jakie mamy w różnych krajach świata, jeśli chodzi o jedzenie, pokarmy, posty i tak dalej. I gdziekolwiek jest dużo tych rzeczy, to jakoś czas jeszcze szybciej mija. A z kolei, patrząc na świat, widzę, przynajmniej u nas, w moim kraju, z Chorwacji, że ludzie się do tego przygotują jeszcze bardziej, jeszcze dłużej, szczególnie sklepy. Wiadomo, już po wszystkich świętych, już we wszystkich sklepach, to już widać wszystkie ozdoby bożonarodzeniowe, już tam się zaczynają powoli te wszystkie zakupy. Wiadomo, ci, którzy mają sklepy, chcą jak najbardziej, jak najwięcej zarobić, nie można im tego zarzucić. Ale są ludzie świadomi, że nie wystarczy tylko jeden dzień postawić tam nazwę w sklepie Boże Narodzenie i że ktoś coś zarobi. No wiadomo, zarobek jakiś większy będzie. Ale jeśli ktoś chce więcej zarobku, no to musi się więcej przygotować do tego wszystkiego. I mnie jakoś, jako chrześcijanina, jako zakonnika, to zawsze prowokuje. Właśnie z jednej strony czas bardzo szybko mija, dużo tego dorobienia jest i tak jakby się nie obrócił, a to już Wigilia przed nami. A z kolei widzimy, że świat, chociaż powierzchowo, ale chce do tego jak najbardziej, im więcej można z tego wykorzystać. Otóż, drogi bracie, droga siostro, właśnie dlatego przygotujemy właśnie te rekolekcje, żeby jakoś pomóc każdemu z nas, żeby jeszcze lepiej przeżył ten czas, albo może, można by tak powiedzieć w cudzysłowie, przedłużył go, żeby jak najbardziej się zanurzył do tego misterium, którego chcemy nie tylko medytować, ale po prostu przeżyć. Dziś jako na te nasze pierwsze spotkanie przygotowałem coś tak może bardziej ogólnego, tak żeby się jakoś do tego wejść, żeby popatrzeć na to z jednego drugiego punktu widzenia. Mianowicie, jestem studentem Biblikum w Rzymie i zajmuję się akurat Pismem Świętym i akurat Ewangelią Świętego Łukasza. I jest tutaj coś ciekawego, ale żeby to mógł wyjaśnić, muszę zacząć trochę wcześniej. Wiadomo, że Ewangelia dla nas, jak ktoś mówi słowo Ewangelia, to jest prawdopodobnie ktoś myśli na tekst, na te czytania, które ksiądz czyta w niedzielę. Ale na przykład dla świętego Pawła Ewangelia to bywa po prostu synonim dla Jezusa, dla Jego życia, dla Jego mowy, dla Królestwa Boże. I wiadomo, tak się zaczęło. Od tych wszystkich świadectw, które apostołowie i inni uczniowie zebrali i powoli zaczęli notować, pisać, potem gromadzić. Przede wszystkim, wiadomo, według biblistów mniej więcej to jest jakaś zgodzenie między wszystkimi, że najpierw napisana jest Ewangelia Marka, potem Łukasz i Mateusz jeszcze wzięli Markę i dodali jeszcze inne rzeczy, które Mark nie wiedział, może ominął, a potem Jan to wszystko jakoś zrekonstruował w własny sposób. Oprócz tego Łukasz jeszcze dopisał dzieje apostolskie, bo widział, że już jednak coś w Kościele się dzieje coraz więcej, że ta wspólnota żyje jeszcze głębiej całą tą misterium paschalne. I tu stało się jeszcze coś bardzo ciekawego, dlaczego o tym mówię teraz, że jak już były napisane dzieje apostolskie, jakby to było między apostołami, między ewangelistami, wiadomo, apostołowie już byli zmarli prawie wszyscy, było czuć, że jest potrzeba do czegoś
jeszcze głębszego, jeszcze coś brakowało, jeszcze coś można było zrobić lepiej i więcej. I właśnie, drodzy bracia i drogie siostry, owocem tegoż zastanawienia się naszych ewangelistów są tak zwane Ewangelia, które czytamy teraz w okresie adwentowym, Ewangelia dzieciństwa Jezusowego. Jest to bardzo ciekawe, bo jeśli tak, zastanówmy się z tego punktu widzenia, no, przecież jesteś ewangelistą na przykład, albo jakimś kaznodzieją, księdzem, wiadomo, misjonarzem i mówisz do kogoś o Jezusie, i już masz taki tekst, który mówi o Ewangelii, Ewangelia, mamy tam dużo, dużo jest tam tekstu, dużo cudów, dużo przykazań, dużo opowieści bardzo przepięknych. Pamiętamy o synu marnotrawnym, o owcy zgubionej, o tym miłosiernym Samarytańczyku, inne rzeczy, wiadomo. Też są tu teksty przepiękne, jeśli chodzi o pasję, jeśli chodzi o zmartwychwstanie. Dzieje apostolskie, wiadomo, Pentekost, misja świętego Pawła. I masz jeszcze, powiedzmy tak, do dyspozycji dwa rozdziały, żeby napisać, o czym będziesz pisał. O tym, co robił, jak był malusieńki? Właśnie tak. Dlaczego, drogi bracie, droga siostro, dlaczego właśnie apostołowie się zastanowili nad tym i zdecydowali się na pisanie czegoś takiego? Bo zauważyli coś, co może jest bardzo konkretne i dotyczące nas, że jak już ktoś spotka Pana, to nie jest aż tak trudne iść dalej. Bo powiedzmy tak, Pan da sobie rady. Jak go już spotkamy, jak już mamy tam jego wizytówkę, już mamy tam jakieś tam kolejne spotkanie, już tam kilka razy się spotkaliśmy, idziemy dalej. No wiadomo, wszystkiego nie wiadomo od razu, ale już kontakt jest. Już coś jest i już można chodzić do przodu, już nie trzeba się bać jakby o zbawienie tej duszy. Jednak kłopot zostaje, jak przyciągnąć. Jak przyciągnąć, jak ten pierwszy krok, żeby złamać ten pierwszy lód, żeby ten pierwszy krok zrobić, żeby w ogóle pójść. Właśnie okazało się, że jednak patrząc i na te całe cuda, i na całą tą historię Kościoła, że to był moment, punkt, który był najbardziej wymagający, jakby najtrudniejszy w tej całej historii. I otóż właśnie dlatego apostołowie, uczniowie tegoż czasu zdecydowali się na zapisanie i jakby dopracowanie Ewangelii poprzez dodawanie tych pierwszych dwóch rozdziałów Ewangelii Łukasza i Mateusza też. Właśnie, żeby nam jeszcze jakoś bardziej pomóc, żeby wejść do tej Ewangelii. Bo później, wiadomo, jak już wejdziesz, jak już jest, no to już nie jest wszystko takie bez żadnego problemu, ale już jakoś to idzie. No i właśnie, ta Ewangelia na przykład Łukaszowa, którą będziemy patrzeć w tym Adwencie i Mateusza, w tych tekstach daje coś niesamowitego. I tak naprawdę są to może najbardziej znane teksty, które w ogóle ludzie znają, nawet nie wiedzą, że to pochodzą z Ewangelii, bo jest dużo ludzi, nigdy się tego nie spodziewałem, ale spotkałem, że ludzie nie wiedzieli, że historia o Bożym Narodzeniu pochodzi z tego, że jest napisana w Ewangelii. I są też święta takie piękne, jest tak to uroczyste to wszystko, właśnie bo nawet sami teksty tych pierwszych rozdziałów są bardzo dopracowane. Są bardzo, bardzo wyszlifowane, ktoś by powiedział, bardzo takie ukierunkowane. Jest to już i teologia, doświadczenie, pastorał, świadectwo Kościoła jest jak jeszcze bardziej dojrzałe, aniżeli jest na przykład w trzecim, czwartym rozdziale, które są tak naprawdę napisane kiedyś tam wcześniej. Dlatego, drogi bracia, drogie siostry, chciałbym zaproponować właśnie w tym roku, żebyśmy zaczęli jakoś tak trochę z daleka. Wiadomo, chcemy przyjść tam do środku tegoż misterium, ale jeśli zaczniemy od daleka, to możemy lepiej trafić, bo będziemy wiedzieć, dokąd idziemy. Bo czasem się zdaje tak, że my przyjdziemy na szczyt jakiejś góry, ale nie wiedząc, że z jakiej głębokości musieliśmy wyjść, to sobie nie zdajemy sprawy, ile tej drogi zrobiliśmy. Dlatego, drogi bracie, droga siostro, jak powiedziałem wcześniej, żeby jakoś przedłużyć ten czas,
to ta pierwsza propozycja będzie taki, no, krok tak naprawdę wstecz. Wstecz w sensie tym, co przez chwilę powiedziałem, jeśli chodzi o egzegezę, ale proponuję ci jeszcze coś takiego. Zrób sobie jakiś taki, powiedzmy, rachunek sumienia. Popatrz teraz ten czas za tobą. Ostatni tydzień, dwa, miesiąc. No wiadomo, lato to prawdopodobnie każdy miał jakiś urlop, gdzieś biegałeś, gdzieś coś robiłeś. Potem zaczęła się ta jesień, już była taka praca. Zrób może taki rachunek sumienia, co w ostatnim miesiącu czy dwa zrobiłeś. Zacząłeś może nowy rok w szkole, może coś nowego w pracy, może wszystko zostało takie same. Ale popatrz to trochę z daleka. Bo nawet jeśli dziś zaczynamy tą wędrówkę adwentową, to nie znaczy, że tylko ona od dzisiaj się zaczyna. Wiadomo, ten cały bagaż, który już gdzieś odnaleźliśmy, gdzie wzięliśmy po drodze w ostatnich miesiącach, to będzie coś, co cały czas trzymamy w sobie. Coś z tego trzeba będzie może pozostawić, żeby lepiej biec do przodu, a coś może jeszcze dodać. Dlatego, drogie bracie, droga siostro, dziękuję Ci za tą cierpliwość i zapraszam do następnego odcinku.